Właśnie zakończyła się piąta rozprawa przeciwko Włodzimierzowi Eś oskarżonemu o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Oprócz policjantów zeznawał również świadek powołany na wniosek obrony. Był nim mąż koleżanki córki oskarżonego, który feralnego dnia mijał na rondzie w Stefanowie Passata. Jak zeznawał dzisiaj, rondo jest tak oświetlone, że widział jak dzień. Chciał się nawet ukłonić włodarzowi miasta, lecz ten go nie zauważył. Po nowym roku, kiedy dowiedział się o całym zdarzeniu, postanowił stanąć przed sądem i zeznawać. Sąd odrzucił dzisiaj wniosek o konfrontację między jednym ze świadków, właścicielem portalu Gostyńskiego oraz dwoma policjantami. Zaistniały pewne rozbieżności, jednak sędzia uznała, że nie mają one większego znaczenia w sprawie i da się wyłonić, która wersja jest prawdziwa na podstawie dotychczasowych zeznań. Rozprawa została odroczona do 5 lipca. Zostaną na niej odtworzone zapisy monitoringu z podgostynińskiej restauracji, ze stacji paliw, a także skonfrontowane będą one z zdjęciami, które załączyła obrona.